Siema, z tej strony Hogaty, a dzisiaj zagramy sobie po raz kolejny w najlepszą serię na kanale, czyli GTA Vice City, oczywiście na trybie single player. I będziemy dzisiaj kontynuowali robienie sobie chyba takich misji, no nie wiem, może pobocznych, może po prostu, może zrobimy sobie misję policjanta, przynajmniej nie. Zrobimy tak, bo chciałbym tak jakby zacząć robić wszystkie misje dodatkowe najpierw, pokazać wam jak się je wykonuje. A że większość z nich, no raczej na odcinku nie zdążę, to dopiero po tym, jak pokażę wam wszystkie, zrobiłbym je sobie po prostu na maksa poza grą, tak jak mówiłem o tych misji sanitariusza, czy chociażby misji taksówkarskich. Także okej. Na dzisiaj mam trochę też tipów do przeczytania, więc... A i tak wziąłem chyba tylko tipy od 4 osób, czy od 3 osób, ale jest ich dosyć sporo dzisiaj, także... Reszta zostanie chyba wykorzystana przy kolejnym filmie, bo możliwe, że będę musiał do przodu troszeczkę nagrać. Także okej, dzisiaj przejedziemy sobie na pewno na drugą część wyspy w poszukiwaniu kilku broni. Spróbujemy też, jeżeli znajdziemy gdzieś straż pożarną, zgarnąć może misję straży pożarnej i ją sprawdzić. No i tak jak mówiłem, misję policjanta może także byłoby fajnie zobaczyć. Piotr Danewicz, zaczniemy oczywiście od Piotrka. Czekajcie, bo ja muszę się zorientować. Ja mam północ tam, czy ja jestem teraz tu, czyli muszę pojechać do przodu trochę i na lewo na most i pojedziemy sobie od południa. Zwiedzimy sobie dzisiaj właśnie drugą wyspę. Piotr Danewicz napisał: zrobieniem zadań jest top fan, ma być kamerka, bo inaczej nie będzie się liczyć. No oczywiście dalej z tym uśmiechem na twarzy tutaj. Z tą kataną to jest prawda, no ale skoro jeszcze nie zrobiłeś misji gliniarnia, to nie ma problemu z wzięciem tego cudeńka. Może właśnie dzisiaj znajdziemy też katanę. Fajnie byłoby to znaleźć na pewno. Misję policjanta możesz wykonać każdym pojazdem policyjnym, tyle że jednymi jest to łatwiej, a z niektórymi trudniej zrobić. Możesz to wykonać normalnym, czekajcie, gdzie tutaj jest dalej, normalnym radiowozem, który co jakiś czas musiałbyś wymienić. Mógłbyś to zrobić Vice City Police Department Cheetahem, FBI Washingtonem lub FBI Rancherem i móc je przemalować w pewien sprayu. Czekajcie, teraz tak, pojedziemy tędy i tędy. W pewien sprayu. Podczas misji możesz też to robić czołgiem, który owszem odblokowuje się w bazie wojskowej Fort... czekajcie, bo ja źle pojechałem znowu. Powinienem w tamtą stronę, za szybko zleciałem. Który się odblokowuje Fort Baxter po zebraniu 90 paczek, albo mógłbyś też tę misję wykonać w Canterze, też tym wojskowym Apaczu, który odblokowuje się po zebraniu 100 paczek, również w bazie wojskowej. Decyzja o wykonaniu tej misji jest twoja. Ja ją będę wykonywał pewnie normalnie raczej, niż nie będę tak wydziwiał z czołgiem czy coś. Bym musiał zacząć zbierać te paczki, a nie wiem, czy chcę to robić w tym momencie na pewno. Także dalej, te MG42 z misji to faktycznie jest M60, popularny prosiak z wojny w Wietnamie. O tym też kilka osób pisało, dziękuję oczywiście wszystkim, którzy to zaznaczyli. I tak, sprawdziłem sobie, to jest M60, więc to jest sprawdzona informacja, dziękuję za info po prostu. Oczywiście ja sobie tak strzelam z tymi nazwami często, bo na przykład mówię tak jak to mi przypomina, wiadomo, nie jestem znawcą, nie mogę sobie w trakcie nagrywania sprawdzić od tak w internecie tej informacji, więc bazuję po prostu na jakiejś tam wiedzy bądź skojarzeniach najczęściej. Czekajcie, zobaczmy co tu jest. Tu jest jakiś strój czy to są pieniążki? W sensie to pieniążki, tu można coś kupić. Za ile? Nie możesz teraz kupić stoczni, wpadnij później. Aha, no dzięki gro, że nie mogę w tym momencie sobie kupić stoczni. To jedziemy dalej w takim razie, posprawdzać co tu jest ciekawego. Ogólnie mam też jakąś mapkę z tymi, z brońmi od Piotrka, także może sobie to wykorzystamy. Na stoczni jest jakaś broń z numerem chyba 5, a nad stocznią z numerem 4. Fajnie byłoby to wtedy... Jezu, tutaj ruszanie tej mapki jest tak złe. Czekajcie, można byłoby tam gdzieś pojechać. Okej, jedziemy i tak dalej. Pod prąd, ale jedziemy.
Tutaj jest jakaś broń na pewno i pytanie za 100 punktów, czy to nie był minigun jakiś i to nie był na statku czasem? Ja oczywiście zdaję sobie sprawę, że Piotrek mi tam rozrysował wszystko, no ale no nie mogę sobie tego wszystkiego, nie mogę mieć tego wszystkiego otwartego w tym momencie, szczególnie, że nie nagrywam OBS-em, na którym zalt-tabowanie czy po prostu przejście na drugi monitor wiązałoby się z niczym tak normalnie, bo dalej by był ten sam ekran widoczny. Tylko actionem, na którym tego zrobić nie mogę, także czekajcie, tutaj to jest wyżej, nie, to jest niżej, teraz zjechać tu, ja pierdzielę. Dobra, w tej posiadłości po lewo gdzieś, możliwe, że jest jakaś broń. W Krugerze M4 i M60 właśnie możesz sobie dodatkowo przybliżać celownik podczas strzelania, jak to robiłeś na odcinku, okej. Czyli w tych trzech broniach, spoczko. Czekajcie, widzicie tutaj gdzieś? A, jest wyrzutnia rakiet, okej, z przodu, jasne, to sobie ją zgarniamy od razu. No mówię, dzisiaj pozbieramy troszeczkę broni, pozałatwiamy trochę rzeczy, także dzisiaj jest luźny odcinek, bo będziemy sobie robić tak po prostu raz luźny, raz normalny. Teraz lecimy wyżej, of course. Dobra, lecimy tutaj, tam jest trójeczka chyba po drodze. Więcej broniów będziesz tam gdzieś niżej w komentarzu razem z mapką, quality warning. Na drugiej wyspie są tylko dwie kryjówki na północnej części wyspy, ale to się wiąże z pewnymi rzeczami, które będą się dziać później w fabule. Oto mapka z lokalizacjami kryjówek i tam była spalona szopa za 1000 dolarów i Hyman Kondo za 14 tysięcy. Gorąco polecam tę kryjówkę, to tyle na dziś, pozdrawiam. A, dziękuję, dziękuję. Czekajcie, gdzie my jesteśmy teraz? Jesteśmy tutaj i tak. Kolejna rzecz byłaby gdzieś, powiedzmy, pojedziemy sobie od razu w tą miejscówkę. No proszę sunąć dupska. Tutaj ogólnie mamy lotnisko bardzo blisko i chyba ten taki jakby nie sklep z samochodami, tylko to ta miejscówka z samochodami po prostu. Czekajcie, gdzie tu jest ta broń? Gdzieś tutaj chyba powinna być broń, tak mi się wydaje. Z tego, co tutaj Piotrek zaznaczał, ale jak mówiłem, no nie mogę sobie dokładnie zobaczyć gdzie, tylko widzę, że na mapce mniej więcej jest w tym miejscu zaznaczone. Może być niżej, tak na dobrą sprawę też. Okej, sprawdzimy sobie niżej. A jak nie, to pojedziemy do miejsca, gdzie widniała katana. No dobra, no nie widzę tutaj tego. Tutaj można przejechać chyba dookoła, ale my musimy wrócić się na drogę główną. Na dobrą sprawę i wyjechać troszeczkę na północ. Dobra, dostałem dwie gwiazdki za darmo, bo policjant mi wszedł pod samochód. Ja pierdzielę, ta policja w Vice City, jak zwykle. Jak zwykle muszą się przywalić, o wszystko się będą przywalać w tej grze komputerowej. Oczywiście przypomnę także, że jeżeli odcinek wam się spodoba, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem oraz włączyć powiadomienia, do czego bardzo zapraszam. No i oczywiście w opisie pod filmem macie link do fanpage'a, bo dużo osób się pyta, który fanpage Hogaty jest twój. No właśnie ten, który jest od kilku lat zaznaczony w opisie pod filmem. Dobra, lecimy do państwa. Jezu, widzieliście, co auto zrobiło? Wyskoczyło sobie... Jakiś samochód sobie wyskoczył? Lel. Okej, 14 tysięcy i tak nie mamy. O, na... Najlepszy kolor sobie zrobiliśmy. Ja pierdzielę, co tu się stało? Policja się zniszczyła. Dobra, na szczęście nie mamy już tych gwiazdek. Także teraz tak, możemy zjechać w prawo od razu. No, zniknijcie gwiazdeczki, dziękuję. Tu jeszcze Flash FM mi leci, ja pierdzielę. Dobra, lecimy do góry i teraz tak, czekajcie, bo ja... Muszę ogarnąć. Przy kolejnym moście zjazd na prawo, na tę wysepkę, tak jakby. Okej. Okay. Biscapi. A może stunty w GTA Vice City? Napisał. O, okej. Okay. Myślę, że można byłoby zrobić jeden taki odcinek, ale to chyba też gdzieś dopiero później, tak mi się wydaje, jak zrobię sobie te resztę rzeczy. Okej. Okay. Czy tutaj jest gdzieś katanka? Czekajcie, katanka ponoć zaznaczona jest gdzieś tu. Nie chciałbym samochodziku stracić, a pewnie stracę, jak sobie odejdę. Gdzieś tu jest zaznaczona katana. I teraz pytanie, czy ona tutaj gdzieś jest? Albo gdzie ona jest raczej, bo pewnie Piotrek dobrze tutaj zaznaczył, tylko ja oczywiście będę raczył troszeczkę. Zamik TV, tipy, tipy and tipy.
No okej, okay, no spoko, no to skoro tyle razy powiedziałeś, że tipy, to pewnie są. Co za typ powiedział, że misje taksi nie są fajne, ja dobrze pisałem, wy się go nie słuchaj, on kłamie. Spoko. Wszyscy czekamy na misję Top Fana z szerokim uśmiechem na twarzy. No wiadomo, na pewno będą z bardzo szerokim uśmiechem na twarzy. Aż wam, kurde, chyba nagram kiedyś z kamerką tę misję Top Fana, naprawdę, i będzie taki uśmiech od ucha do ucha. Ej, no nie ma tutaj tej broni, wytyfy, Piotrek, co to za mapka słaba? Niby pokazałeś gdzieś tam, ale wiesz, no nie mogę sobie zobaczyć w tym momencie. Czekajcie, może tu... No nie ma tu! No gdzie jest katanka? Czekaj... Jestem w dobrym miejscu przecież. Czekajcie, czy ja sprawdzałem... Nie, no nie sprawdzałem tej części, ja chyba tą część sprawdzałem, nie? No, sprawdzałem dobrą część. Teoretycznie jest zaznaczona szósteczka tutaj. I że tu powinna być katana. Nie widzę, jestem ślepy chyba. Jeżeli tu jest katana, to znaczy, że jestem ślepy, bo nie widzę żadnej katany. No niestety, no przykro mi. No przykro mi, no nie widzę jej. Oczywiście oprócz tego, że pisaliście tam jeszcze inną miejscówkę z kataną, chyba Vice Point. Vice Point? North Point? Coś takiego. No okej, okay, nieważne, nie widzę tu katany. Ogólnie to zbugowałeś tę pierwszą misję, ja nie wiem jak ty zrzuciłeś go z tego samochodu. Respekt, no gościu, jeszcze jak. Zniszczyłem typa po mistrzowsku, mam nadzieję. Już myślałem, że to wóz Top Fanu. Okej, co my mamy? Paint spraya kolejnego. Zjedziemy sobie na lewo chyba jeszcze, sprawdzić co tu jest w tych uliczkach. Robimy rekonesans dzisiaj taki, gwiazdka tutaj z wyskoczni. Znowu kanały burzowe. W sumie nie pamiętałem tutaj w ogóle, że były takie kanały burzowe. No, oczywiście bardzo mała ilość tych kanałów burzowych, dosyć krótkie, ale że są. Nie pamiętałem kompletnie tego faktu. Okej, okay, bardzo fajnie. Teraz tak, lecimy na prawo. No, przypominam sobie troszeczkę tę mapkę. Ale dalej pewnie bym bez poruszania się z mapą tego tak szybko nie ogarnął. No okej, okay, tutaj jest coś do kupienia i to jest Kaufman coś tam, to jest chyba taksówki do kupienia, ale też nie można teraz kupić, firmy taksówkarskiej. Teraz możesz wziąć tą katanę, ale po misji gliniarnia nie będziesz mógł jej zabrać, jak nie wykonasz rozwałki to masz wpierdziel. O, rozwałkę bym też jakąś zrobił chętnie. Dalej, misję policjanta możesz wykonywać hunterem, słotem, zwykłym samochodem policyjnym, czołgiem. Niestety oś strzelania zawsze mi rytwa, nie da się chyba nic zrobić. No, próbowałem na początku, nic nie mogłem z tym zrobić. O Jezu, wszyscy mi pod opony skoczyli. Co za samobójcy najgorsi. Oprócz tego, lotnisko nie jest tak bardzo bezużyteczne, bo znajduje się tam wóz Top Fan, okej. Okay. Czarny gang jakiś. Czarny gang, który wyskakuje mi pod koła. Okej, okay. Szuka guza dookoła. Bang. Niestety nie możesz latać samolotami. Jedyną rzeczą jest helikopter i hydroplan. No ale hydroplan, jeżeli to jest samolot ten, no to w sumie można latać samolotami, jak to jest hydroplan, nie? Czołgiem możesz szybciej jechać, odpychając się strzałami lufą. A to tak, to wiem, rozumiem. Rozumiem, o co chodzi. Dobra, znalazłem. Znalazłem to, za czym jeździłem teraz kilkanaście minut. Czyli wóz straży pożarnej. I będziemy mogli sobie sprawdzić, jak się wykonuje misje strażaków, strażackie czy coś takiego, czekajcie. Szkoda, że na noc. Okej, okay, pozdrawiam, dziękuję za mig. I jeszcze tutaj mam jeden komentarz Janka Wysockiego, który pisał taki mały tip. Po ukończeniu misji strzelec, jedna z misji dla klubu Malibu, jeśli go zakupimy, masz odblokowaną strzelnicę, z której można korzystać. Jeśli nabijesz na niej 45 punktów lub więcej w określonym czasie, odblokujesz szybkie przeładowanie dla wszystkich broni. Pozdrawiam, dziękuję za tipa. No i oczywiście też będę to gdzieś tam później w przyszłości próbował zrobić. Okej, okay, tutaj mamy chyba tylko naprzód sikanie, z tego co widzę. Nie mamy tak rozbudowanego tego sikania wodą, jak to było w GTA San Andreas chociażby. Także niestety... No przykro mi, nie... Wow, ale kamery, patrzcie na to. Więc nie zrobimy takiego sikania, jakbyśmy chcieli, ale i tak włączymy sobie tę misję. Także strażak. W okolicach downtown zauważono płonący pojazd. Udaj się tam i zgaś pożar.
Okej, okay, czekajcie, którym się syreny włączało? Ja nigdy nie pamiętam, czym się te syrenki włączało tutaj. Nie tym, nie tym. Ja pierdzielę, nie wiem. Dobra, czekajcie. W ogóle to jest... Ha. My tu nie zjedziemy, rozumiem, na tę uliczkę? Chociaż nie, no zjedziemy. Jak to? My nie zjedziemy. Proszę, proszę was, my nie zjedziemy. Możemy sikać tylko w ten sposób, tak trochę lewo-prawo. Aha, no to dobra. Jakiś taki hambik. Ale policjo, nie ścigaj mnie, no musiałem cię uderzyć. Gasiłem pożar, ja pierdzielę. Pożar jeden, okej. Mamy minutę 25. I teraz pytanie, jak to z pożarami wygląda? Bo pisał Piotrek chyba w ostatnich tipach, że pożary dałoby radę pewnie na jednym odcinku zrobić. Ale to pytanie brzmi w takim razie tak. To tu jest ilość pożarów, rozumiem, tak? Czy to jest co, drugi poziom w tym momencie mam? A, że jeszcze gościa muszę, tak? Rozumiem. Okej, okay, go... No gaszę go! Co jest? Zgasiłem typak. W okolicach downtown zauważono płonący pojazd, udaj się tam i ugaś pożar. Dobra. Pożary 3 już. Czyli co, mam 3 pożary ugaszone, tak? Czyli to był drugi poziom, rozumiem. No okej, okay, spróbujemy to zrobić w takim razie. Skoro to jakoś idzie tak dosyć szybko. Znowu kolesie wybiegną pewnie we dwóch, których trzeba też ugasić. Można ich przejeżdżać później, z tego co widzę. Byle nie przy policji, okej, okay, $450. W ogóle dużo, dużo zarabiamy z tych misji. Myślę, że zarobię nawet teraz do 14 tysięcy, żeby jakby co kupić sobie tę miejscówkę. Na kolejny odcinek ogarnę sobie chyba jakąś mapkę inną, w sensie, żeby te na przykład miejscówki mieć już na mapce ogarniętej. Niestety te tipy zajmują kurde 3/4 monitora drugiego w tym momencie, żeby one, żeby je tutaj przeczytać. Także muszę to jakoś ogarnąć sobie. Aha, on jedzie i się pali, rozumiem. Nie, nie rozumiem tak naprawdę, ale no jedzie i się pali, okej. Okay. Okej, okay, jeszcze ludzie do ugaszenia. Okej, okay, jeden ludzi ugaszony, jeszcze dwójka. Proszę bardzo, io, trzech pożary 10 już. No ja pierdzielę, to ile mamy tego zrobić w takim razie, skoro już mamy 10 zrobionych? Chyba, że mamy, nie wiem, stówę zrobić. Ale to było chore chyba. Dobra, przejdziemy sobie tędy. Ej, tu mamy do kupienia chyba miejscówę, tak mi się wydaje. Czekajcie, a misje strażackie zakończone, dobra. Tu mamy tą za 14 tysięcy. Ej, dobra, czyli tak. Kupimy sobie to jeszcze w takim razie. To jest tutaj, pomiędzy taki przejazd, dobra. Przynajmniej wiem gdzie, okej. Zrobimy jeszcze parę misji strażackich, czyli co, muszę od nowa tak jakby startować? Ej, no głupio w takim razie, to jest głupie. To jest słabe, że w ogóle od razu jak wysiadłem nie było odliczania, żebyś hej kolego, wsiąść do radiowozu czy tam do wozu strażackiego. Po prostu od razu wyrzuciło tam, zarobiłeś to zarobiłeś, także teraz spadaj. No okej, dobra, sobie zarobię od nowa. Okej, 50 dolców na początek. No te stawki za sam start pracy to nie są zbyt duże. Ale czego wymagać, no. Okej, okay, lecimy dalej. FDWC Fire Department Vice City. Of Vice City może powinno być. No fuck, no. Ja nie kojarzę tych uliczek jeszcze niestety. Przepraszam wszystkich, którzy się tiltują jak widzą jak jeżdżę. Tak samo nawet nie wiem czym te syrenki włączyć za bardzo. A nie chcę się bawić klawiszami, bo znowu na caps lock najadę. W sumie bawię się w tym momencie klawiszami, szczerze powiedziawszy. Myślę... O, fuck you! Dobra, ominąłbym. Dobra, ugaszony. Teraz jeszcze babeczkę. Jeszcze babeczkę ugasić. Dobra, $200 nagrody. Wracamy się w takim razie. Proszę państwa, strażak Hogaty do dyspozycji. Ogólnie myślałem, że... Jak nastanie tak, nie wiem, maj, czerwiec, to żeby wrócić troszeczkę do tych symulatorów takich, wiecie, tanich. Jak był symulator straży pożarnej, czy może policji, bo całkiem fajne serie z tego były. I całkiem dobrą popularnością się też cieszyły i myślałem, żeby do tego wrócić. Możecie też się do tego odnieść w komentarzach pod filmem, do czego zapraszam. Dobra, jeden uratowany i teraz jeszcze drugi.
Proszę bardzo, 450 dolanków wjechało na konto. No, ja sobie dzięki temu zarobię przynajmniej na nowe mieszkanie tutaj, po tej stronie miasta. Fajna, fajna opcja na pewno. Lecimy dalej w takim razie. Okej, okay. Caraglio. Dobra, kolejny samochód się tutaj... A nie, to tutaj kogoś po prostu potrącili, okej, okay, nieważne. Lecimy dalej, po prostu. Tommy Vercetti. Ja pierdziel, no jak komuś się parzy samochód, w sensie pali samochód, to niech się nie rusza, po prostu zostanie w miejscu, straż pożarna chce dojechać i go ugasić, naprawdę. A nie, jedzie jeszcze, pali się i jedzie, twardo, twardo. No co, no i po co ty, gościu, jedziesz? Dobra, próbujemy ich ugasić. Jeden się potrącił sam, tak myślę. Tu się jeszcze jeden gdzieś pali. Dobra, 800 dolarów, także już mnie stać. No w okolicach Małe Haiti zauważono płonące coś tam, misje strażackie. No dzięki, że mi przypomnieliście, że wykonuję misje strażackie, nie zauważyłem. Ej, widzieliście? Gościu reagował tak, jakby miał włączone syreny w ogóle, zjeżdżał mi też z drogi. O, dwa samochodziki, pełno ludzi pewnie. Chociaż nie, w jednym samochodzie chyba nie ma nikogo kompletnie. Ale tutaj jest trzech za to. Szybciutko ich ugaszę, bo się chyba zabugowali. Dobra, 1250, pożarów 15. Czy mi się wydaje, czy tu też jest 100? Dajcie znać, bo nie wiem w sumie. Czy to jest 100? Myślałem, że tu będzie też poziomami leciało, że tam będzie podział na 12 poziomów, czy coś w tym guście, a tutaj? Zresztą chyba nie wiem, czy Piotrek tak nie pisał, że tak, 12 poziomów i elo. Czyli mam tu liczyć po prostu, ile razem zrobiłem, tak? Że ja sobie liczyć, a to, że tam jest liczba pożarów 15, to nic nie znaczy, kompletnie rozumiem. Dobra, tu tego pierwszego kolegę najpierw gasić, później resztę. Bo mogę go przejechać i przesunąć samochód przynajmniej. No ja pierdziele! Te misje będą tiltujące, już widzę te płomienie. Fajnie, że uciekacie, jak się palicie. Zamiast być ugaszonym od razu, to palą się i uciekają, kolesie. Dobra, jeszcze jeden nam został. Także, gościu, patrzcie, gdzie już uciekł. Przecznica w ogóle dalej, gościu ucieka, dalej się pali, elo. Dobra, jakiś fireman. Dobra, 1800, zakończymy sobie w tym momencie, zarobek to 4500. Pojedziemy sobie kupić jeszcze, nie chcę wczytać gry, halo. Chcę sobie pojechać znowu na północ, zakupić jeszcze miejscówkę, zapiszemy sobie grę i chyba zakończymy odcinek. Także jak mówiłem, oczywiście jeżeli zostawicie jakieś komentarze, to pewnie skorzystam też z nowych. Ale jak już też mówiłem, najlepiej dawajcie takie krótkie tipy, porady. Bo ja te dłuższe biorę na przykład od Piotrka Danewicza, czy tam od Zamika, chociaż też lepsze są te w skróconej formie. Po prostu nie musicie aż tak się rozpisywać, albo jak się rozpisujecie, to o jednej konkretnej rzeczy najlepiej. Także, żeby mi się to po prostu zmieściło i mógł więcej tych rzeczy tutaj sobie zmieścić po prostu. Tak, bo no, chodzi o to, że jak się rozpiszecie na milion rzeczy, albo to są tipy odnoszące się do rzeczy, które będę wykonywał, nie wiem, za parę godzin dopiero gry, no to to zabija troszeczkę tutaj mi miejsce. I nie mam jak się skupić na rzeczach może ważniejszych od tych akurat nie porad. Ale oczywiście dzięki, jak piszecie ogólnie, także spoko. Lepiej, żebyście pisali porady, niż że nie było żadnych. Na pewno tak mogę powiedzieć. Także, oczywiście, jeżeli odcinek wam się spodobał, możecie śmiało zostawić łapkę w górę, dać znać w komentarzu pod filmem. Czy to jest w ogóle ta? Czy to jest ta kryjówka? Czy to nie jest ta kryjówka? Chyba ta, bo za 14 tysięcy była. Czy my wejdziemy w ogóle do chaty? A nie, my tu wchodzimy na górę i mamy... O, helikopter, jak fajnie. Okej, okay. Strój luźny, jaki to jest strój? Aha, to mój po prostu, tylko czyste ciuchy. Możecie włączyć powiadomienia, zostawić komentarzyk, jeżeli się spodobało, łapkę oraz oczywiście wbić na fanpage'a. Także ja dziękuję bardzo za oglądanie, trzymajcie się, no i na razie, cześć!